ci w kamizelkach takich kuloodpornych, No, takie szare? Kiedy? No to Nie pamiętam, żebym kurwa tak ten, powiedział. jak on się nazywa ten policjant, kurwa, co tam z Heidi Bunny się kuma, taki siwy, Nie, kurwa. tam nie było Milsa, bo Mils to wakacje. No ale był, to może ciebie, ty może nie widziałeś, był tam, że zgadałem z nim. Dorian go napierdalał z kopa przecież. Milsa? Jak on się nazywa? Ja nie pamiętam, jak on się nazywa, kurwa. Taki, wiesz, w główce na... Nie mogę, powiesz co, kurwa. No, gadałem, no było tam, tak jeden z Kitką był, drugi siwy z kurwy jestem, no znam, no widziałem, znaczy znam, nie znam, ale widziałem. Son Raiding, tam... jak on chciał ich na... on chciał ich napierdalać, skopa ich tam napierdalał już w szpitalu, to sytuacja. Ale pod szpitalem była taka ekipa, w granatowych, granatowe kamizelki, no. Granatowe ciuchy. Chodźcie się, przejedziemy na narkotyki, zobaczymy. Przebieźmy się. Ty, a ten. Tego, a w sprawach takich bardziej towarzyskich to... Ktoś tak? Już kurwa jakieś dzieci ma, wesele jakieś będzie, pogrzeb kurwa czy ślub, bo to sytuacja też. Wesele, pogrzeb, ślub. Jak tam to. No, będzie wesele, ja dostałem zaproszenie do wesela. Nie zajebałeś Bachora kurwa na tej swojej medyczki? Alicja? Tak, ona ma? Alicja? Spierdalamy. Ty, właśnie, a ja to moja. Ty będziesz dziabał medyczkę. Jak to moja. Ej, chłopaki, jak to moja ma na imię, bo kurwa nie pamiętam. No i. Alice, no elegancko kurwa. Wszystko a nie, Alice ma spadinio, medyczka. Nie, moja jest April. April, dobra. A ty szukasz się jest jakiś? Przebierzcie się tu. Przebraćcie? Dobra. Nie, my się przebierzemy, ja nie mam. Ty masz białego garniaka. A, dobra. A, myślałem, że inne. Co robimy? Gdzie poszli, kurwa? Białe garniaki. A co idziemy robić? Napierdalać. A słyszysz ten no, siwy, no, jak ty się nazywasz? Siwy, jaką masz? Mogę ja do ciebie siwy? Ed? Dobra. No możesz Ed. Będziesz prowadził furę, to mówię, uważaj, bo ona zapierdala, nie? Żebyś nie jebnął w górę. No, no. Ja idę się przebrać. Wasze zdrowie, mamy cel do uzbierania. Wasze zdrowie, ciepijem do końca, tak żeby cel uzbierać. I na AM jedziemy, kurde. Na AM jedziemy. I robimy streama. Namówimy spadnio Ryan Nixa, te sprawy. Wszyscy przebrani? Czekamy jeszcze na Sergię. Namówimy kurde tego i pojedziemy. A, złapaliśmy tego gościa z motora. Ryan, pojedziemy. Tylko nie tego co mieliśmy. Gdzie jest ten dzień? Tutaj! O kurwa, pierogi! Jo pierdolę! Chyba go z gwałtem spotkam pedałem. Pierogi. Pamiętam kiedyś takiego Dereka Sheparda, też był zawsze z pierogami. Halo kurwa, co ty gościu wkujawali? Pierogi. Trzeba coś podjeść, żeby nie było głupio. Żeby na czysto nie pić, a może sushi jakieś zjemy, czekajcie. Czekam pod chatą molo. Rozjebie go, nie wyprał kurwa, rozjebie go tu przed tą chatą. Weno, otwórz bagaja. Serio? Chcesz go rozjebać? Nasze się kurwa zaplączy. Poczekam za nim. Kogo chcecie rozjebać, panowie? Chodź. Sushi to takie kurde jest rybowe. O, co to było? Coś jechało obok nas. Tak. Przebieramy się? Nie. Zbieramy siup. Pożycz na chwilę klamkę, co? Na dobry cel. Na ale kurwa, bez reportu, od razu mówię. Było spotkanie z Charlotką. Co robimy, bo bym się spotkał z Mrs. Charlotte. Z kim? Ty, kogo on chce rozjebać, bo jak coś to ja będę walczył, nie? No, jedziemy gdzieś, co? Bo walił w chuja ostro. Poczekajcie, zaraz przyjdę. Myślałem, że o mnie mówicie. Ja zaraz wrócę, jak coś. Pożyczysz mi BMW?
Pożyczysz mi BMW? W sumie mogę. Dobra, to wezmę. Dorian, dasz mi klucze, kurwa, żebym pistolet, nie zgub. Słyszysz? Dam ci, kurwa, daj mi pistolet. Ja, czekaj, ja dam pistolet. Masz. A ty mi dasz, czekaj. Czekaj, nie ruszaj się, nie ruszaj się. Ten najpierw. No czekaj, bo muszę oddać ten, co nie mam. Nie ruszaj się, ja ci dam pistolet, spoko. No ale, poczekaj, kurwa. Ale bojowy? Zaraz, jaki? Czy co? A ty masz jaki? Bojowy, ja mam bojowy. A, no to a ten to zwykły, dobra, to dawaj. Spadinio ci da, czekaj. Ja, bo on mi jest winien. Dobra. Poczekaj chwilę. Dorian, ty. Poczekaj, mi poczekaj. Winien, kurwa, życie. Czekaj, Spady ci odda, bo ja mam kamę mi pożyczył. Spady, dałbyś klamę wujaszkowi? Ja pierdolę. Dobra, to daj mu klamę moją, jak coś, i nie będziemy wtedy kwita. Dobra, na razie. Dobra, to jadę. No i na pewno daj mi klucz, jak masz dał, to żebym nie zgubił. Weź wsiąść, bo chujowo będzie, jak no to coś zajebie. Czekaj, kurwa, przejdź. W środku jest klamę. Nie, 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 nie musisz tak, wejdź do środka. Mówię ci, że musisz, kurwa. Nie musisz tak, nie patrz. I teraz weź mięsień page up. Sterowanie samochodem? Daj zapasowy kluczyk pasażerowi. Git. O, widzisz? A nie, posłuchaj, nie mogę. Mnie. No mówię, że nie będziesz miał przesiąść się na pasażera. Wtedy będziesz mógł. Przesiadłem już. Już, git jest dalej. Spierdalaj, kurwa, tam na bok. Ale jak nie zaruchasz, to kurwa dwie dychy dajesz. Spokojnie, jak coś, to ją skuję ją siłą. Masz? Ta jest. Jest git. W razie. Ty. Co się odpyta, no? Czekaj, czekaj, nie wiem. Dałem, to był ten, słyszysz? Pochwałka od kurwa, znowu się tym odziewał. Słyszysz mnie? Halo? No, słyszę cię. Dobra, spotkajmy się. Gdzie jesteś? No, w górach aktualnie. W jakich, kurwa, górach? Co to odpierdalasz? Do sobie chodzę i pumy sobie do pumy strzelam, wiesz? Pojebało cię? No to spotkamy się czy nie? No przecież ja w górę nie będę jechał. No tak, tak, tak. No dobra, to daj GPS-a, to przyjadę w sumie. Aha. No w sumie ja mam auto, to ten. Dobra, chuj w to auto, mam lepsze. Daj GPS-a. Tak, GPS-a daj. No, dobra. Buziaki, papa. To czekaj, zejdę z góry. Zejdę z góry ci dam, okej? Wyślij teraz i czekaj tam. Na localization, okej? Okej, pa. No papa, papa, papa. Triste jest, kurde, niemożliwe po prostu. Trzeba kolor zmienić. Ile osób na serwie o tej godzinie? Całe tritu, kurde, więc... Wypierdolę. Nie, czarno. No i co, chcesz się bić? No, nic tam. Można mu klapę zrobić. A strasznie drogo. To tu też powie się robi wydech też. Maska. Można zrobić taką. Dach też można zrobić. Hamulce z taką klapą.
zawieszenie, pancerzami. A co tu jest? Kolor się zmienia tych drzwi dachu. Dodatki. Chuja, nic tu nie ma. Zjebane się. Kurwa, ile tu jest? O kurwa mać. Tu można zrobić kolor wnętrza nawet. Się w kurwie jak mu coś zmienił. Jebać. Czekać. Nie, robimy o kurwa kolorek. Kurwa, pneumatyka nawet jest z rzaki. Przedni. Na kierowanie. Zmienimy na takie jakieś fajne, kurde, klasyczne. O, jakieś to. Dużo lepsze. O, niebieskie. Jak chargerek. Jak chargerek. Felgi high-endowa taka. Zrobimy taką BMW 5000 mam. Kurwa, no moment, czy tak kto tam to? Ja jeby ta się nie pokoi, kurwa. To się wypierdolę. O, kurwa, taki kolorek. Sportowa. Zrobię mu takie felgi, że będzie kurwa pod wrażeniem. Kurwa, kto to dzwoni do mnie? Ja pierdolę. Jest BMW. Siu. A to już jest zrobione. Ja mu zrobię. Zostaw mu. Nie no, moment, zaraz. Czekajcie, zrobię jakąś fajną kolorek. W sumie możemy zostawić, nie? A Mercedesową jakbym zrobił? Zrobię Mercedesową. Te lubię Mercedesowa. Ładne są. Colin do mnie dzwoniło. Czekaj, co to Colin? Cześć Colin, co tam? No cześć Darek. Jestem Charlotte w tym. Jestem Charlotte, jak coś w aucie. Czekam tutaj z nią. Nie obrazisz się, prawda? Nie, co ty kurde. Już jadę. Jak coś, to sobie trójkącik zrobimy. No fajne auto. No haha, do Orianku. Dobrze, czekam, czy przyjedziesz? BMW. Uuu, dobra, czekam. Na razie. Na razie. No trudno. Trzeba rozjebać Colina. Tak, życie. Czasami tak bywa. Nie no, nie będzie mogło spierdalać. Podziałamy trójkąt. Dzisiaj jest ten dzień. Dzisiaj jest kurwa ten dzień. Tyle kaski dzisiaj wpadło, że... Kurwa, te neony. Trzeba je wyjebać w pizdu, bo one są przypałowe. W pale to je wypierdolę, bo te neony to są przypał, kurwa, chodzący. Później wujaszkowi się zmieni. Albo się nie kapnie może. Czekajcie. Teraz to... Zmienimy. Oj. Ale zajebał tą BMW. Nie no, fajna jest, nie? I może ten spoiler wyjebiemy, co wy na to? Bo tak kurwa przypołowo wygląda z tym spoilerem. Strasznie. Wypierdolimy spoiler.
Moglibyśmy turbo wyjebać, żeby tak szybko nie zapierdalała, bo żebyśmy utrzymywali się. Kapnie się? Nie, no nie kapnie, chociaż nie wiem. Co sądzicie o spoilerze? Czad. No jest git. Turbo teraz... O, Vincento wyszedł. Trochę za szybko jedzie. Zostawią. Ale mercedesowskie felgi fajne, nie? Lubię te mercedesowskie. Chcecie, że takie są? One są takie... Jak się kręcą, to są zajebiste, nie? One są fajne ogólnie, bo takie kurde, wiecie, dobry jest. No ale to chociaż spoiler, nie? Znaczy nie spoiler, tylko chociaż kurde neon. Czemu był teraz lepszy? Nie, właśnie niebieskie jest spoko. Znaczy nie wygląda tak jednocześnie, ale... Wyjeb? No właśnie też tak myślę, żeby wyjebać ten neon. No na pewno. Tylko spoiler wyjebać? Niebieski beter, no oczywiście, że tak, trzeba guściki, trzeba wkładać guściki, Powiedz spadnie, że jedziesz do kolina? Czemu? Nie, po co? Nie będę mówił. Czemu miałby mi kolin coś zrobić? Kurwa, to nie twój samochód? Nie, wojaszek mi go dał, więc może mi zrobić te rzeczy, może mi dać. Tylko ten neon wyjebę, czekajcie. Wujaszek mi pozwolił. Zresztą on ma kasę jak lodu, więc on sobie później wszystko powraca. Wiadomo, każdemu gusta. Tak? Mówicie, że czerwony... Ungus, co ty pierdolisz? To na pewno tak nie może być. Zmienię tylko ten neon, bo jest kurwicy dostanę z tym czerwieniem. Neon to jak kurwa... Neon wygląda jak wiocha. No on jak wiocha wygląda, więc... Gdzie ty kurwa jedziesz? No ten neon wyjebać, nie? Nie będę się tu pierdolił. Jak farmazon jebany. Czuję, brak. Nie ma. Kurwa mać, wyjebało się? Może niebieski. Nie wyjebało się! Kurwa, coś wydałem. Pieniądze na coś. I chuj, trudno. O, kit jest. Teraz znowu na sklepie. Kurwa, zajebiście wygląda. O kurwa, biały kolor jest. O ja pierdolę. Chujowa wyszła teraz. Kurde mać. Może wyłączyć mój kolorek. Nie mogę. Głupio wyjeb spoiler. No w sumie bez spoilera będzie lepiej wyglądał, nie? Tak nie będzie się kurde jak gęski tuning wyglądał. Rzeczywiście. Poczekajcie, wyjebiamy. Czy lepiej wygląda? Ale te Mercedes kaskie felgi są zajebiste. Czemu zostaw? Dobra, wyjebiem ten spoiler. Ten spoiler jest chujowy strasznie. Ja wujaszkowi zrobię, wujaszek będzie mi dziękował, nie? Kurwa, no teraz to jest gość. No i co? Kurwa, zajebiście teraz wygląda. No teraz to jest kurwa gościem jestem, a nie. No teraz piękna, prawda? No, lubię, bo... Czemu chuj? Nie no, teraz to wygląda od razu lepiej. Nie wygląda jak taki wieński tunik, nie? Niebieska strzała, dokładnie. Zapytam się wujka, czy mi pożyczy na parę dni. BMW, ja mu dam Mercedesa. Chociaż ciemniej osobowo? No. Teraz kozak? No teraz kozak jest, wiem o tym. Teraz kozak jest. No co jest kurwa? Zmienia ci te lokalizacje. Hardotka, co to odpierdalasz do chuja? Turbo jeszcze? Wyjebać? Trochę szybko, nie? Ale nie, turbo nie będę wpierdalał, żeby...
To tam, Kolinku. Dorianku, niebieskie BMW to twoje? Tak, tak, to moje, no. No to przypalę to, wyślę ci za chwilę GPS-a. Jadę, przecież, już tutaj, jestem na GPS-ie. Ale jestem. No to, o, dobra. Siemaneczko! Kurwa, ale wiesz, ja pierdolę. Fajne? No to ładnie. Ja pierdolę. Fajne, ale nie? Piękna beta. No. Jezu, cudowna jest. Fajniutka jest. Kurwa, cudowna. Boże. Ale piękna. Przejdźcie, Tere jest racja, o nie. Cześć, Adlot. Co tam? No, siemaneczko. Jak tam życie? Ale wszystko dobrze. W porządku? No. Mwah, tu w usta pocałuję. Witam serdecznie. Siema. Cześć. Spokojnie, tylko nic mów Kolinowi, nic mów, spokojnie. Gondol. Co tam, Doria, do ciebie? No dobrze, dobrze. W porządeczku jest. Tak? Kurde, piękne, duże usta masz. Fantastyczne. No, ale co tam dzisiaj robiłeś? A, pojeździłem, trochę się bujałem. Oj, dziecię, Kolinek, kurde. Powolutku, no. Chłopakami ze Spadynia się trzymaliśmy dzisiaj. Spadynia dzisiaj przysłuchiwał. Mówi, opierdolił mnie, a że powiedziałem ile. A właśnie, chodziło z Ameryczą. No, bo opierdolił mnie ile, że powiedziałem przy kujczaku, ile kasy bierze za pranie. Aha. Ty, cześć, Colin. Co się dowiedziałeś od Ameryczki? Cześć. Jak tam te... panie potężny... W paliczku. De. O Boże, no nie! Halo! W ostatnio ci się podobało, przestań pajacować. Charlotka może wiedzieć. Nie, no dobrze, z Padynią mówiłem ci go do niego potężne i wspominał o tobie, wiesz, Colin? Mówił, że ty z pogardą taką mówiłeś. I dlatego. Ale mówił, że niepotężny jest, tylko jak ty do niego powiedziałeś wtedy? O Jezus, król i władco chyba. Król i władco! On dzisiaj mówił, że ja mówię do niego potężny jest. On mówi, nie, potężny jest spoko. A mówi, a Colin co powiedział? No, Colin powiedział coś więcej, nie? On mówi właśnie jakiś król czy władco, nie wiedział, nie pamiętam dokładnie. O panie, coś tam, zostawiłem go tobie. O panie. I się wkurwił i ostro jest wkurwiony, jak tam wspomina się. Co tam? Mówisz, że jesteś kurwą z Mokotowa, nie wiem czemu. Jesteś z Mokotowa? Dorian? A co? Ty jesteś z Mokotowa? No nie jestem, no co ty kurwa? Jestem przy Spadyniu. Mówił, podejrzewa cię. Nie powinien, bo jesteś jednym z nas. Nie powinno tak być, podejrzewa naszych z ludzi, prawda? Tak nie powinno być. No nie powinno, ale widzisz. Jednak po roku czasu w końcu się traci zaufanie. Dzisiaj jak to... się z nim spotkałem. Skoda, że ogarniemy. Spotkanie. Ogarniemy. Kurwa, mam ten biegarnię tu, aż muszę. I chuj, ściągam go, kurde. Nie będę, o, siu. O cholera. To jest jakiś striptease. Jaki striptease? Jaki striptease? No dalej, jest poważnie, Dorian, mówisz, pokaż, czy jesteś z Mokotowa, czy nie jesteś? Nie jesteś przecież, nie? Co tyś tak się... Jak ci powiem, że jestem, to co? Nie no, nie. Jak jesteś, kurwa? Mówisz, że nie jesteś. Jak jesteś powiem, z Mokotowa? No powiedzmy, że tak. Jesteś z Mokotowa?! O Jezus, przepraszam, skurcz, przepraszam. Chciałem, no, na modlitewniku się wyżalić, cholera jasna. Przepraszam, skurcz. Jesteś z Mokotowa? No, ty kurwa, nie możesz tak być. Ty też jesteś z Mokotowa? Ja nie wiem, o co chodzi. Nie oddaję ci kasy. Ale ja nie wiem, o co chodzi, Dorian, kurwa macie. No. Jesteś z Mokotowa? Ale zobacz, jakie mam mercedeskowskie felgi. Nawet nie zwróciłeś uwagi. Przełożyłem ze swojego. Widziałeś? Kurwa, nawet nie zwróciłeś uwagi. Że z Mercedesa są. Ale
Kurwa. Z Mokotowa jesteś? Nie jesteś już z nami? Ej, kurwa. Czemu klamy wyciągnąłeś? Dla własnego bezpieczeństwa. Dla własnego bezpieczeństwa, dobra, nie rób nic głupiego. Jakbym cię chciał kosy wymyślać, to wpierdolę kosę przecież po prostu. Nie zdążysz nawet pociągnąć za spust. O co teraz chodzi? Podejrzewasz mnie, że cię zajebie? Mnie? Chciałem się z tobą ruchać, frajerze. Razem z Charlotte. Dlaczego na mnie klamę wyciągasz? Charlotte. Właśnie, Colin, słyszałam, że ty się na jakiś trójkąt zgodziłeś. Trójkącik dalej aktualny, czy nie? No właśnie, co z tym trójkątem? Wtedy to tam chuj w to. Później będziemy gadać. Charlotte, chodź tu! Możemy dogadać się, zapomnijmy o tym, że jesteś z Mokotowa. Dlaczego jesteś z Mokotowa? Wstąpiłeś do silnego? Musisz zamyślić, przepraszam. A silny wie? No dobra, to poczekam. Ty, a ty pieniądze, Dorian, ja potrzebuję na autko, kurde. Kurwa, ale co pieniądze, co pieniądze? Colin jest z Mokotowa. Ale ja nie wiem, o co chodzi, do cholery. Musisz się przebrać, bo ja nie wytrzymam w tym karnieturze z wami dyskutować. Zaraz wrócę do... Oddam telefon, żeby nie było, że będę gdzieś dzwonił, proszę. Ale zaraz wrócę, idę się przebrać, dobra? Bo w tym karnieturze to nie wytrzymam. A weźmiesz chodź ze mną. Pieniądze dla mnie, Dorian, jakbyś mógł. Chodź ze mną. Ja ej, Colin, masz telefon, wam oddałem. Chodź ze mną do ubrania, bo musisz się przebrać, bo w białym garniturze nie mogę z wami gadać. Bo mi cyfra nie pozwala. No bo czuję taki, kurde, pociąg, kurde. Do rodziny, chodź, zmienimy garnitur. Chodźcie, zmienimy. Nie będę nikt dzwonił, telefon wam oddałem, nie mam telefonu przy sobie. Jestem uczciwy, oddałem telefon. Colin, masz mój telefon? Albo Charlotka. Co ja? Ma, ktoś ma mój telefon, nie? Musimy porozmawiać, chodźcie. Chodźcie. Chodźcie, zajebę. Kurwa, niemożliwe to jest. Colin jest z Mokotowa?! Kurwa, mać! Trzeba wszystko powiedzieć Spadiniemu! To jest... Przyznał mi się. A może nie? Ojej, mindfuck, głowa mnie boli. Głowa mnie boli. Nie no, dzisiaj to nie powie, żeby nie to mówił. Pojebało go. O co mi się to mówił? Ciebie głowa boli od tego wszystkiego. Idę się przebrać. Nie no, nie będę włączał GoPro, bo nie jestem chujek, ale... ale zmienię ubranie. Żeby nie było, że rozmawiam w rodzinnym ubraniu, obgaduję rodzinę. Bo tak nie umiem. Przybiorę się w coś ładnego, albo nieładnego. Kurde, czemu nie można wariantu tu ugarnąć? Trudno. Dużo się pozmieniało, wiesz? Maga dużo. Czekaj, zaraz mi wszystko powiesz, proszę cię, jak się przebiorę, momencik. Czemu nie można wariantu tułowia zmienić? Tak mało jest ich. Ale robię. Dziwne. Mogę zmieniać. Możemy porozmawiać, ale musisz mi przysiąc, że nic nie powiesz, Spadina. No w kort. Jakbym chciał powiedzieć, to bym telefonu nie oddał. Darzę cię wielką koleżeństwem. I nie tylko. No. Więc dlatego nie powiem. Ale ładnie wyglądam. Ślicznie. Kurde, masz patrz, ładnie, nie? Wyglądam nieźle, choć idziemy. Kurwa, fajnie wyglądam, podoba mi się. Czekajcie, tylko czapkę jeszcze w razie czego zmienię, żeby nie było. To nie tu. Czekaj, tu jest czapka. Panie, gdzie jest czapka? Nie wiem. Tam, wiesz, chyba w tamtym miejscu. Tutaj masz czapkę. No, białą, nie będę miał. Masz hajs? To chyba $1000 tam. Poprosiłbym 200. 200 poproszę. Dasz mi 200? Dałem. Dziękuję. Do kieszonki ci przesunę. Okej.
Dobra, ubiorę. Nie ma za dużo czapek, zauważyłeś? No. Mało, mało, które są ładne. Czapek nie ma. Jest czarny, taka fajna. No w sumie to. Kiedyś nosiłem ją. Jeszcze na Lakeside'zie. Tam mi się podoba. Chodź, idziemy. Kiedyś na Lakeside'zie taką nosiłem. Piękna. Ale ona się świeci, zobacz. Ciemność. Chodźcie. Pojedziemy gdzieś się pogadać. Weź jedź, Colin, gdzieś, to ja będę jechał za tobą. Sorry. Jaku przykucy. O, Dorian chuj, jak ty pamiętasz wszystko, Boże Święty. Jak ja kocham takich widzów, którzy nie są sezonowcami pierdolonymi, tylko oglądają cały czas. Kurwa. Kocham, jak ktoś z widzów napisze coś, co wzbudza we mnie, kurde, respekt i takie aż łezka wokół się kręci. Kocham takich ludzi. Kocham widzów, którzy nie są sezonowcami, którzy przychodzą naprawdę na różne gry do mnie. To są najlepsi widzowie, kurde. Wszystkich chyba kocham, ale musicie wiedzieć, że najlepszy dla streamera jest to, jeśli ktoś przychodzi naprawdę na każdą gierkę. Bo to wiecie, to nie o to chodzi, żeby tylko przychodzić na content, nie? Kurwa, nie dzwońcie do mnie wszyscy, bo mnie kurwica weźmie. Tylko o to chodzi, żeby przychodzić zawsze na każdy stream, nie? Znaczy na każdy, no nie na każdy, no, ale przepraszam, wiadomo, no. Dobra, później zadzwonię, Chris, dobra. Naprawdę nie mam... Dobra, chodźcie. Ojej. Tu idziemy nad wodę? Czy tu zostajemy? Już dzwonią do mnie, że Dorek, nie odbierasz telefonu. Ale do mnie nikt nie dzwoni. A, bo telefonu nie mam, no kurwa. Rzeczywiście, może głupio wyszło. Trudno. Zajęty jestem. Ej, strasznie miło, że w ogóle chcesz tak poświęcić czas na to. Na mnie w sumie i na Sarla tak. A, to zaciszu, nie ma problemu. Ale powiedz, czemu jesteś z Mokotowem? Jak to się stało? Dlaczego nie chcesz z potężnym S-tu pracować? Śmiechy, śmiechy, ale zawsze nam dawał, co mu. Wiesz, no teraz będzie, kurwa, długi monolog. I w sumie będzie się ja robić... chcę posłuchać, ach, aż ściągnę swoją czapkę. Teraz wyglądam poważniej, wydaje no mi dobra. Się. No dobra. Ściągnij bandamy. Żebyście wszystko zrozumieli, tak, ściągnę bandamy. Dobra. I czapkę też. Będziesz, kurde, nie będziesz jak gangster wyglądał, tak, okay. Typowy czarnuch. No dobra. Mów. Lepiej? Tak, tak, mów. Dobrze, tak więc. Mów, słucham. Przed zalaniem na Barbados, jak miałem się spotkać ze swoimi znajomymi, między innymi Hinolem i Amy. No to... Amy Scott? Amy White. A, Amy to White. Nie, to jebać ją. Dobra, to mu dalej nie przeszkadzam, przepraszam. Okej. Okay. Poczekaj chwilę, jeszcze chwilę, jeszcze chwilę. No. Jak jest smutna muzyka? Była zawsze taka fajna, smutka muzyka. Jak się mówi smutna, bo zapomniałem po angielsku. Sad music, dokładnie tak, dzięki chat. O, to jest moja ulubiona, to jest moja ulubiona.
porządki i że mogę już szczęścia tego wszystkiego. Masz ten film gdzieś nagrany? Pamiętasz go? Możesz mi go otworzyć? Wyłączę go na laptopie, ale... Przygotowie będą porządki. Będzie zabójstwo. I ja w tym zabójstwie będę brał udział. Ale mówisz to tylko dlatego, że mi tego nie udowodnisz. Co robiłeś, jak było strzelane? Silny. Weź to już spierdolę teraz. Mogę trening skończyć. Wszystkim obcięto palec. Nie mogę znaleźć się. Sony Nightwing i ty nie możesz mówić przez telefon, żeby nie pasujemy do siebie. Jak mężczyzna może nie pasować do kobiety? Są ważne sprawy. Co ty, kurwa, w przeznaczenie nie wierzysz? Ale mu mindfuck teraz. Twój tata zapłaci. Nie doszacowaliśmy cię. Który w waszej grupie to szef? A kim ty, kurwa, jesteś, się pytasz? Co się chciał ze mną? Mokotów jest mój. Możecie robić u mnie albo wypierdalać. Nie musiałeś tego mówić. Ty też nie masz trzech żyć. To... U mnie w ekipie nie ma. Pamiętacie tą kurwę? Pamiętacie tą kurwę? Pamiętacie? Skurwiela, co gadał, że chuj mu... Że pamiętacie, jak go wywoziłem? Skurwy z nieba. Nienawidzę. Matis! W ekipie nie ma miękkiego. Fantastyczny. 20 miesiąc. Cześć, Matis. Czym ty musisz się zdarzyć? Ty chcesz się zdarzyć. Dawali ci gazet, nie wiesz, co to grupa mokotowska? Grupa mokotowska. Muszę ubrać ten garnitur niebieski. Od czego komar? O, bzykanie. Nawet drony wrócił. Ale muszą przekonać mnie jakąś kobietą czy coś. Masz piłki nożnej. Ilu gości gra w drużynie? Wtedy będzie git. Wiesz co? A Pałka Marcin? Wiesz co, Pałka Marcin? Weź ty już spierdalaj. Weź ty już spierdalaj do domu. Serduszka, kurwa! Jesteś kurwą frajerem! Niedługo na Mokotowie będą porządki. Będzie zabójstwo. Ja w tym zabójstwie będę brał udział. Ale mówię ci tylko dlatego, że mi tego nie udowodnisz. Tylko dlatego, że mi tego nie udowodnisz. O, w końcu, kurwa. Robimy tę samą grupę. Ty do haraczy, ja do gęgu obcinać palców. Który w waszej grupie to szef? A kim ty, kurwa, jesteś, że się pytasz? Kto jest zastępcą? Kto jest zastępcą? Ty nie możesz mówić przez telefon, że my nie pasujemy do siebie. Że jak mężczyzna może nie pasować do kobiety. Układy się trochę pozmieniały. Prowano w Warszawie 41 osób. Klienci dobrze cię traktują. Chciałbyś się zabić któregoś? Kurwa, masz za każdym razem pierdolony. Fajna, nie? Killer! Skurwiel! Killer skurwiel! 40 zł. Jak rudy! Masz i spierdala. 40 zł, masz i wypierdala. My to trzeba spierdolić przez mnie, żeby zrobić jedną paczkę mi dał. Nie mogę znaleźć siedmiu. To była przejebana scena. Jakbyś mnie nie wysyłał, może byś nie szukał. Od czego komand? No, bzykania. O, Amy. Nie musiałeś tego. Ale od bzykania. Wódkę, kurwa, wcześniej, nie?
Tak jest w życiu. Nie mam nikiego. Ale musiałby kobiety wrócić, Boże, kurwa. Tacy przystojni mężczyźni są teraz w policji. Mija. Jestem Czeczeni. Nie wiesz, co to grupa Ewa Mokotowska? Grupa Mokotowska. Kurde, reakcje. Nowe porządki. I to powinno być, Mokotów, nowe porządki. Powinno być, kurwa. Taka jest prawda. Chciałem, kurwa, go zniszczyć jako po prostu grupę konkurencyjną. Przez te 4 dni, które... No, ostatnie 4 dni, w sumie 5. Zauważyłem, że, kurwa, coś się dzieje nie tak. Że Spadino, którego miałem za brata, traktuje mnie, kurwa, jak śmiecie. No i coś czułem, że już coś jest, kurwa, nie tak, no. Wiesz, no akcje tutaj nie brą. I czułem się jak piąte koło wozu, po prostu. No i potem dzisiaj już w sumie jakby zwątpiłem. I chciałem z nim po prostu porozmawiać twarz o twarz. Chciałem mu powiedzieć, jaki ma plan. Chciałem mu powiedzieć, co i jak. Chciałem, wiesz, no w sumie traktowałem go, kurwa, jak takiego starszego brata. On mi nauczył wszystkiego, to co potrafię. Chciałem, nie wiem, może jakieś słowo uznania od niego usłyszeć. Po prostu chciałem, nie wiem, może żeby był ze mnie dumny, no to jest głupie. Ale tak po prostu chciałem zrobić, tak? No, ale przez te 4 dni... Sam gram czat. Większy uśmiech na twarzy miałem, kiedy spędzałem czas silnym. A z Padiną miałem za dużo stresu. To prawda jest, tak. Żeby zdobyć zaufanie Mokotowa... Pisałem, gdzie jesteśmy, co robimy i tak dalej. Chciałem po prostu zbudzić w nich zaufanie. Chciałem... Nie przeszkadza ci tam jedna osoba? Powiem ci, że nikt nie wie o tym, że ja współpracuję z Silnym. Wiem to tylko ja i Silny. No teraz już wiesz, ty i Charlotte. A taśma? Po chuj on tam jest. To jest debil. Nie wiem. Nie wiem. Wiesz, jedyne co tak naprawdę, no to go porywałem. Nie wiem, nie spędzałem z nim dużo czasu.
miałem tak naprawdę w sumie z nim kontakt tylko i wyłącznie wtedy, kiedy miał broń przystawioną do głowy. Więc poza tym. Nikt nie wie, nie wiem, co mam zrobić. Że zostawiłeś nas, ale Mogotów to była moja rodzina. Nie ma tam wszystkich osób, co były kiedyś, ale wrócił Ron. Wrócił Kuj, ale gdzie kobiety? Te, co były kiedyś. Kiedyś były kobiety. Powiem ci tak, Dorian, że tutaj mieliśmy chrzest. Nawet Peter wrócił, widziałem go ostatnio. Napluł mi w twarz. Tak. Nie tak, szanuje mnie być. Już. Kiedyś mnie szanował. Chcę ci powiedzieć jeszcze jedną ważną rzecz. Bo tutaj ekipa właśnie w sumie ze Spadina nazywa się rodziną, ale to jest rodzina tylko z nazwy. Ale tam przez te 4 Spadinio mi dał pół miliona, żebym nawet Mercedesa sobie kupił. Mi też dał dużo pieniędzy. Mnie wspomógł dużo razy. Ma pieniądze. Ma kasyno. Przyszedłem i nie szkoda mu tyle, kasyna. Co żadna żadna osoba tyle nie przeszła, co ja, uwierz mi. I znajdziesz mi takiej drugiej osoby, która z nim tyle czasu spędziła. Nawet uratowałem mu życie. Silnemu też. Tylko wiesz, jaka jest różnica? Silny jest wdzięczny. A co z Charlotką? Bierzesz ją do Mokotowa? Charlotte na razie nie wiem. To jest wszystko do przemyślenia. Ale myślę, że Silny nie miałby raczej nic przeciwko. Jeżeli by chciała z nami jeździć. Tylko pytanie teraz, czy Charlotte chce? Najpierw to się dowiedziałam teraz Silny chce? Dużo informacji, których... Silny chce Charlotte do gangu? Dorian, jeszcze jedna rzecz. Powiedz. Silny w ciągu dalszym chce z tobą porozmawiać. Silny chce z tobą nawiązać kontakt. Silny po prostu ma ochotę z tobą na rozmowę. I myślę, że oboje jesteście... Ja mu nawet to mówiłem dokładnie, sam od sobie teraz powiem. Teraz? Oboje... Tak, teraz powiem to, co mówiłem mu. Oboje jesteście tak naprawdę w błędnym kole, bo myślicie, że jeden zdradził drugiego. A w sumie oboje jakby do siebie jeszcze... Macie jakieś, no... Nie wiem, jak to nazwać, kurwa, uczucia może trochę chujowo zabrzmieć, ale... Nie wiem, jak to inaczej określić. A jest on teraz? Tutaj? Żeby się ze mną spotkać? Myślę, że za chwilę będzie. Ale Spadinio mi zaoferował wszystko. Nie było go wtedy, kiedy ja potrzebowałem rodziny. Kiedy potrzebowałem tego wszystkiego. A nie tylko, że pojawił się. A jak zniknie kiedyś? Co wtedy się stanie? Teraz jest Spadinio i byliśmy dla niego jak rodzina. Pomagaliśmy mu. Czoła na niego, za niego nadstawiałem. Konwoje odbijałem. To nie jest tak, że... To jest tak po prostu. Tak po prostu. To nie jest, że tak po prostu. Nadstawiałem za niego. Za Silnego też bym nadstawił i... I to nie, że tylko... Tylko teraz, czy coś. Ja wiem. Sam nastawiałem za niego karku. Ja z Hinolem pojechałem na wzgórze, na którym miał być... Jest dla mnie jak brat. Zabity. Silny też był... Dla mnie jak brat. Ale... Zniknął. Zniknął z Jenacka i... Wszystkie kobiety, które były... Też zniknęły. Była kiedyś Ewa... Amy, Scott... A nawet Katia... Hop... Miał być i co? Nikogo nie ma. Tylko mi chciał... Przekabacić na siebie. A gdzie te dziewczyny, co obiecą mi, że będą? Przecież to najważniejsze, żeby zaznać miłość najważniejszą w życiu.
rodzina, rodziną, a miłość? A gdzie jest miłość? Ja chciałem poznać prawdziwą kobietę, żeby z nią po prostu być i żeby było przyjemnie. Wszyscy mają kobietę, a ja nie mam po prostu kobiety. Kiedyś miałem kobietę i co? Nie ma ich, nie ma tych co były. Tych co były, nawet Katy Hondę swoją podarowałem. Gdzie jest Katia? Może wróci. Tak samo jak reszta wraca. Z tego co mówiłeś. Twoją rodziną jesteśmy my. Przynajmniej ja. Cicho, no, odgrywaj. Cicho, kurde. Cicho, boj. Ciebie też wspominałem. Przestań się rzucać. Chodź tu. Nie, dobrze. No ale przestań. Cicho, puść mnie. Nie. Puść mi koszulkę, no. Cicho, bo mi przecież... No puść mnie. Mi rąkę, no. No puść mnie, no. Chcesz się spotkać z innym? Koszulkę. Rozwalisz mi koszulkę. Puść mnie. Zamyślił się. No weź, bo mi wszędzie. Ale puść. Nie. No puść, kurwa, no trzymasz mnie za... No nie mogę wyjść. Czajcie, trzymam mnie za koszulkę cały czas, nie mogę wyjść. Dobra, wyjebię mu. Nie. No to puść nie mnie. Nie, go, no. No to puść mnie, no, bo... no. Kurwa, puść. Już więcej by nie przyjdzie. Tatek. Kurwa, nie mogę. Jack, Bram, chcesz się spotkać z Silnym? Tak. Chcę. Daj mi sekundę. Kurwa, trzymałem tą bluzkę, aż mnie palce bolą. Masz spalniczkę, Dorian, może? Słucham? Masz spalniczkę? Dasz mi? Tak. Gleba, kurwa, gleba! Gleba, bo strzelam, kurwa! Gleba! Gleba, wszyscy, gleba, kurwa! 3 sekundy na glebę, policja! Co to jest? Smaczny podarował Suba Dymkowski, o proszę! Witam, skąd pan? Serdecznie Glebanczać, jeszcze raz wielkie dzięki Suba. Witam serdecznie. Hello, hello. Witam, dzięki smacznie za podarowanie Suba. Kusa Turiana w to... Glary! Scott. Słucham? Co to jest, Scott? Gleba, kurwa, gleba! Gleba, bo ważna dla mnie kobieta. Izdy! Witam, Scott, pa! Serdecznie Glebanczać, jeszcze raz wielkie dzięki Suba. No to muszę suby pod... VIPy. To nie ma tak, że nie. Nawet Izdinek, kurde. Cześć, Izdin. Jakiś anonim. Cieszę się, kurde, że Suba dostałem od ciebie.
Od dawna jesteś z nim? Miałem być tylko wtyką. A wiesz, poczułem, że tam jak w rodzinie. Daj mi chwilę zamyślić. No proszę. Być informatorem, tak? Przekaza się? To o to chodziło? Colin, chciałeś być na początku informatorem tylko? Co się dzieje? Ojej, przepraszam. W głowie problemy, ojej, ojej. Chciałem być na początku tylko informatorem. Przecież dobrze wierzę, że ze spadlinowcem ja bym oddał wszystko. Ale dzisiaj Merka się przecież po prostu przebrała. A co się stało? Potraktował mnie jak śmiecie. Po prostu, wiesz. Jakby mi to nie przeszkadzało przez długi czas. Ale dzisiaj chciałem powiedzieć wszystko. Dostałeś powiedzieć szefa, o swoim szef ochrony dostałeś, tak? Przygarnął cię wtedy, jak było potrzeba? Dorian. W porządku. Przygarnął mnie na szefa ochrony. Zajebiście, cieszę się. Ale wiesz, wolę być w sumie nikim niż osobą taką, za jaką mi mieli i czuć się jak piąte koło wozu. Dla mnie zawsze byłeś ważny i zawsze cię lubiłem. Nie ma różnicy, czy będziesz silnym, czy będziesz Charlotte. Zawsze cię lubiłem. Izdin napisał Gleba. Izdin dopiero chyba kapnął się, że Subika podarował. Jeszcze raz ale powtórz, proszę. Że mogę zostać tutaj. Naprawdę darzę cię dużą sympatią. Po prostu, nie wiem, jakoś tak. Może nie znamy się zbyt długo, ale mimo wszystko. A kurwa... Z Padiną mimo wszystko, wiesz, no, znam się dłużej, ale... Cholera jasna. Nie wiem. Czułem się po prostu źle. Aron cię odjebie, mówisz Izdin. W ostatnich dniach... Nie wiem, pisał mi coś tam, wiesz, jak robił jakieś skoki czy coś. Że ten, że... A, coś tam gdzie poinformuję. Dzisiaj zresztą też tak było. No. Zaraz się ten poinformuje, coś tam, wiesz, no czekam godzinę. No to wiesz, no. A tu nic. Zero reakcji. Dużo dla mnie znaczysz, jako Colin. Ty dla mnie też. Jak myślałem, że Spadlin jest moim bratem. To chyba jednak trochę się pomyliłem. Nie będziesz z nami? Chcesz mu to powiedzieć, czy jak chcesz to zrobić? Nie wiem. Chcę... Może chcesz wrócić? Chciałem mu to wszystko powiedzieć, wiesz? Chciałem mu to wszystko powiedzieć. Dokładnie jaki mam plan, dlaczego, co i jak. A kurwa... No nie dał mi dość do słowa. Cały czas mi się wpierdalał w rozmowę, a potem powiedział, ostatnio że... Ostatnio widać było, że... Skończ kłamać, skończ kłamać, bo nie potrafisz. Jeżeli już dużo razy się wysypałeś, skończ z tym, bo źle skończysz. No, tak dokładnie. Widać ostatnio było, że coś miał do ciebie, ale... Że... No właśnie, wiesz, wszyscy coś byli do mnie. Poza tobą.
A wiadomo coś o kobietach? Silny może coś rozmawiać? Dorian, ty jesteś napalony. Nie wiem, czy są kobiety, czy nie. Nie mam pojęcia. Napalony, ale... Nie mógłbym ich skrzywdzić. Jeśli chodzi o nie. Nigdy bym nie podniósł ręki na kobietę. Są dla mnie ważną częścią układanki. Ej, spierdalajmy, spierdalajmy. Dlaczego? O co chodzi? Co się dzieje? Otwieraj auto, otwieraj auto. Dostałem wiadomość. Colin, co się dzieje? Powiedz. Powiedz mi, co się dzieje. Zaraz się zarecytuję. Co jest, kochanie? Otwórz auto. Dobrze, kto cię goni? Pokieruj. Kto cię goni? Kto cię strzela? Kurwa, ale ich rozpierdolę. Co się dzieje? Strzela z Padino, Chris i reszta. Strzelają do Charlotte na autostradzie. Otwieraj auto, jedziemy. Ja będę kierował. Kurwa. Jesteś pewny, żeby teraz pomagać ci? Sobie ma szybko furę, ale to kobieta. No jak już mówiłem kilka razy, nie jestem za tym, żeby... Kobieta w ogóle była dopuszczona do... No, jazda autem, co? Halo, misiu? Uciekłaś? Tak? Dobra, zaszyj się gdzieś. Zaszyj się gdzieś. Dobrze ci kurwa dałem to LED. Zaszyj się gdzieś. Nie wychylaj się. Nie. Dobrze, misiu. Dobrze. Może jedź na tą farmę. Tam będzie dobrze. Spokój. Słyszysz? Wiem. Dobra, dobra. No, na razie, pa. Colin. Tak? Jedź na farmę. Jadę, no. Nie wiem, kurwa. Gdzie mogę pojechać jeszcze? Na farmę jedź. Na którą farmę? No na tą tutaj, co jest. Daj mi pokierować. Zadzwonię do silnego za chwilę. Się kurwa skończy. Wsiadaj. Silny jestem z Dorianem. Właśnie przed chwilą... To? No. Właśnie przed chwilą byłem jeszcze z Charlotte i ekipa przed chwilą z Padino strzelała właśnie do Charlotte. Jak jechała po autostradzie, na szczęście im uciekła. Jak możesz, to... Tak. Trzymam cię, kurwa, ze słowa. Jesteśmy w innym miejscu, jesteśmy pod domem teraz. Mogę ci dać GPS-a i podjedziesz. Jestem sam z Dorianem. Jasne. Weź wyjdź, zamknę auto. Słowa silnego. To jest koniec tej wojny. Nowa era nastała.
Wiesz, jak nigdy bym nie był strzał w twoją stronę. To dlatego ostatnio nie strzelałeś do chłopaków z Mogotowa, tak? To dlatego nie, akurat ostatnio wtedy chłopaki nie podjechali, to byłeś ty? Nie. Ostatnio to, co mówiłeś, żebym strzelał trzy darłeś, to akurat był skurcz mięśni. Po prostu nie mogłem zbytnio ręki wystawić. A to z hollywoodzkimi filmami? Dlaczego tam nie wjechali? Powiedziałeś im? Tak. A czemu mi nic nie powiedziałeś? Zrobimy, co zechcesz. Chciałem... Bo myślałem, że skończy się to tak, jak planowałem. Że będę wtykał, no. Chciałeś być wtyką i chcieć nam pomogę? Dlaczego nikomu nie powiedziałeś o tym? Bo chciałem... Może to głupio zabrzmi, ale zrobić coś na sposób niespodzianki, pokazać, że jestem samodzielny. Pokazać, że... Ale dla mnie zawsze coś znaczyłeś i było widać, że potrafisz rozmawiać z ludźmi, przesłuchaliśmy ich, nigdy się nie wystawiłeś. Spadnio też cię cenił, byłeś nawet przecież szefem ochrony, Kasna. To nie było złe. Prawda? Spadnij oj silny, wszyscy myślałem sobie w głowach. A moglibyśmy wszyscy należeć do jednej ekipy. Mogliby. Nie możemy przecież... Oboje do siebie mają jakieś zatargi. A wiesz co? Zatargi? Zatargi to pieniądze. To idzie. Dora, nie rób niczego do tego, proszę cię, kurwa. Masz całe życie przed tobą. Zrobisz co zechcesz. Nigdy w życiu nie oddam do ciebie strzału. Za bardzo cię szanuję. No dlaczego to wszystko tak się kończy? Zawsze trzeba mieć wybór. Tak z reguły w życiu jest. Zostajesz podstawiony pod ścianą. Nie podchodź bliżej, proszę, cofnij się. Zrób krok do tyłu, błagam. Zrób krok do tyłu, Dorian. Może zagramy w Simon Movie, co? Znasz tą grę, czy nie? Nie chcę w nic grać. Chcę wiedzieć, jak jest naprawdę. Dlaczego wszyscy walczą ze sobą? Dlaczego po prostu nie możemy współpracować?
Życie niestety tak wygląda, że często zostajesz postawiony pod mur i musisz wybrać. No, no co wybrać? Jak? Co to da, że będziemy w innej grupie, czy w tej? Co to da? Szczerze? Nic to nie da. Da to tylko i wyłącznie nasz... To zależy od nas, gdzie chcemy być, gdzie się lepiej czujemy. Dorian! Dorian! Wróć! Cofaj, Dorian, proszę. Nie rób tego. Jak ja spadnę, to... Jak ty spadniesz, to polecę ze sobą. Przysięgam. Jest wiele ładnych dziewczyn na wyspie. Myślę, że to jest i twój urok osobisty. Osobisty, przepraszam. Jaki... Jaki to przyjaciel ze mnie, jak do niego strzelałem? Nie... Jaki to przyjaciel? Posłuchaj, oboje myśleliście, kurwa, tak samo. Strzelałem do niego i... strzelałem do niego i... Chciałem się go pozbyć, przecież. Chciałeś się go pozbyć, ale... Pomyśl teraz z głębi... Ciebie na pewno. Dorian! Spokojnie. Dorian, to, że strzelałeś do silnego, to, że chciałeś się go pozbyć, to tylko i wyłącznie problem waszej dwójki i można go w bardzo łatwy sposób wyjaśnić. Musielibyście po prostu szczerze porozmawiać. Wyżalić się. Dlaczego? A gdzie jest silny? Poza, że ty jesteś... Miał z nami porozmawiać. Silny właśnie zrobił porządek z ludźmi, którzy gonili kobietę moją. Z kim? Wszystkim. Ze Spadina. Zastrzelił go? Dostałem wiadomość. Opuszczę powoli ręce, sięgnę po telefon. Spokojnie. Bez żadnych gwałtownych ruchów. Dostałem wiadomość. Ktoś nas rozstrzelał. Udało mi się uciec. Niedaleko wieży FIB. Z jakiegoś numeru. Co ty robisz z tym? No i co? Z tego co wiem, to jak rozmawiałem z silnym, to mówił mi, że jechał autostradą. Możesz mi zrobić zdjęcie? Zdjęć mogę ci robić całe życie. Zrób mi zdjęcie jedno. Dorian, mogę ci robić
Kurwa, zdjęcia. Zrób mi zdjęcie jedno. Dzień. Dobra. Stryk. Ostatni raz. Żeby mnie wszyscy zapamiętali z całą twarzą. Dorian, nie. Dorian, to nie jest na pewno twoje ostatnie zdjęcie. Uwierz mi. Dorian, stój, cofnij się, proszę, włóż tą broń, kurwa, do kabury z powrotem, załóż buty, zejdźmy na dół, porozmawiajmy jak normalni ludzie. Kurwa, człowieku, tyle osób cię potrzebuje. Nie wiem kto! Nie wiem kto! Wszyscy. Ja. Charlotte. Silny. Wszyscy cię potrzebują. Dzień. Wchodzę, żeby każdemu pomagać. Rodzinie. Nawet dziękuję, mi nikt nie powiedział. A przecież jestem codziennie i ryzykuję siebie. Nie ma, żebym nie zaryzykował. Kiedy trzeba, zawsze zaryzykuję. Nawet dziękuję mi. Nie powiedzieli przecież. A widzisz? Jestem przecież. Jestem tu, Dorian. I dla ciebie. I jak potrzebujesz odbicia, ja się nie zastanawiam. Czy wiem dobrze, czy przyjść mam, dlatego cię szanuję. Czy nie mam przyjść. Dorian, dziękuję ci za to wszystko, co z nami zrobiłeś. Dorian, potrzebuję cię ja, potrzebuję cię Charlotte. Potrzebuję cię silny. To miasto cię potrzebuje. Potrzebuję cię Mokotów. A co ze Spadim? Który dał nam przecież wszystko i kasę, no i pracę i pieniądze, żebyśmy na wszystko mieli. Mieliśmy wszystko, ale wydaje mi się, że rzeczy najważniejszej to mnie oświadczyliśmy. Wiesz jakich? Jakich? Słowa dziękuję. I szacunku. Dorian, pieniądze przede wszystkim. Pieniądze to nie wszystko. O, przepraszam. Pieniądze to nie całe życie. Ktoś może być kasiasty, ale w środku może być zepsuty. A ktoś może chodzić kurwa w trampkach, a wnętrze mieć piękne. Jakby ty i silny po prostu do nas należał, do wszystkich razem i byśmy ze sobą nie walczyli, tylko z tymi co tu przychodzą, bo po prostu. Wiesz. Wyglądałoby to na pewno pięknie, ale... Dorian, proszę, podejdź do mnie tutaj. Za chwilę się zsuniesz. Podejdź tutaj, zejdźmy na dół, porozmawiajmy, kurwa. Dorian, nie rób tego. Nie możesz. Dorian, zbyt wiele osób cię potrzebuje. Dorian, odstaw tą broń od głowy. Zdjęcie? Dorian, zrobiłem nawet dwa. Ale na pewno to nie są twoje ostatnie zdjęcia. Na 100%. Jeszcze będziesz mieć zdjęcie z piękną kobietą. Jeszcze wiele w swoim życiu przeżyjesz. Dorian. Silny za chwilę tu będzie.
Musisz z nim porozmawiać. Musisz sobie wyjaśnić wszystko. Musisz... Silnym? Tak, z silnym. Dlaczego silnym? Powiem ci, ale odstaw broń od głowy. Powiedz! Dorian, powiedz! Odstaw proszę broń od głowy. Dorian! Odstawisz broń od głowy, proszę. Powiedz! No, już. Powiedz, kurwa! Już mówię. Musisz z nim po prostu porozmawiać szczerze, jak dawniej, jak bracia, jak przyjaciela. Rozumiesz? Nie rób żadnych pochopnych kroków. Dorian, proszę. Wspomnij sobie to wszystko, co was łączyło wcześniej. Zobacz, co się teraz stało. Myślisz, że to jest na pewno do naprawienia wszystko. Możecie się dogadać, możecie dalej stanowić grupę. Możecie w ciągu dalszym razem ze sobą podbijać ten świat. Zobacz, ktoś tam chodzi. Dokładny GPS. Dokładny GPS. Zobacz na swoje lewo i do góry. Zobacz na swoje lewo i do góry. Moje lewo i do góry? Silny! Silny! Silny, góra! Popatrz, za siebie teraz popatrz, za siebie. Widzisz? Mnie i Doriana? Chodź tutaj, proszę. Ocelował do mnie. Teraz ściągnął buty. Proszę, żebym mu zrobił dwa ostatnie zdjęcia. Co ty, Dorian, kombinujesz, co? A ty co tu robisz? Dorian, kurwa, proszę. Jak słyszę, że mój brat chce się zabić, to oczywiście, że przyjadę tutaj i mu wybiję ten pomysł z głowy. Jaki brat? Przecież... Przecież strzelałem do ciebie. Jaki brat? Dorian. Mokotów masz się w sercu. Każdy może zbłądzić, ale o tobie nigdy nikt nie zapomniał. Nie rozumiesz tego? Teraz, gdy tutaj sobie siedzisz, twoi koledzy w garniturach leżą postrzeleni w szpitalu. A gdy zapytają się o ciebie, powiedzieli, że w chuju cię mają. Że nie wiedzą nawet, gdzie jesteś. Na pewno nie. Nie? Słuchaj. A jak to jest, że przed chwilą jeden z twoich rozmawiał z moim pod szpitalem i to bez broni? I co? I co mówił? Nie wydawał się być zadowolony z całej tej twojej rodziny, wiesz? Fajnie, Dorian. Dorian, nie chcesz to zakończyć?
to odejdźmy chociaż we dwoje. Ja i ty. Nie mieszaj w to innych. Nie! Dorian! Nie próbuj tego. Dołączam się do was. Nie dam rady żyć bez was. Jak bracia, to bracia. Ty wystrzelisz, ja też. A co ty robisz? Hm? Dorian, nie zostawiłbym cię nigdy samemu. To, że zniknąłem raz, to nie oznacza, że nie pamiętałem o tobie. Ale... Przecież... Strzelałem do ciebie. Prawda? No, strzelałeś. To jest prawda. No i co w związku z tym? No jak nie... Możesz bratem nazywać, co? Dorian, czy ty tego nie rozumiesz? Myślisz, że po co walczymy z garniturami? Po to, żeby cię kurwa odzyskać i wyciągnąć z tej jebanej niewoli, rozumiesz to? Byłeś i jesteś moim bratem, i nie tylko moim. Cały Mokutów jest gotów cię przyjąć z powrotem. Ale Badynio mi dał wszystko. Przecież i brat, co pieniądze, rodzinę. Pieniądze ci dał? To dla ciebie jest najważniejsze? A rodzinę? Nie interesują cię już więzi, które nas łączą? Zaproponował mi przecież rodzinę. I jestem w niej. Prawda? Jestem w rodzinie. Nosimy białe garnitury i jak potrzeba... Dorian, to... nie rozumiesz? Ta rodzina to tylko z nazwy. Rodzina tylko po to, żeby wyglądać. Tutaj znajdziesz prawdziwą rodzinę. Colin, kiedy był w potrzebie, nie otrzymał pomocy od rodziny. Dokładnie. Ja dla niego zaznaczyłem potrzeb do pierdla. Ode mnie zawsze miał. Jak potrzeba było. Doriana zawsze. Stawiłem się. Jak był na komendzie, to wszedłem i się nie bałem. No i choćby mieli mnie zamknąć, to przyszedłem i pomogłem mu i uciekł wtedy.
Ten tutaj też nieprzytomny. Nieprzytomny. I również kurwa dziwnie noga skręcona. Widać, że kurwa razem z Shieldem kurwa się dobrali. No czekaj, czekaj. Ja go kojarzę kurwa. Myśmy się widzieli już parę razy. Gdzie jechać, czy nie? Do szpital. Do szpital. Dobra, wchodź do mnie, szybko pojedziemy. Daj mi do tu, daj mi, kurwa, daj mi do tu, a nie. O to mi chodziło, ja to wezmę szybciej. Nie mogę cię dołożyć. Dobra. Pamiętam, że... Zaszło się to odjebało. Pamiętam, że z tym... silnie z nim rozmawiał. I gadali również o czasach Mokotowa. Wspominali o tym. Ale... drugą rodzinę. I cóż, jeżeli... się nie znajdziecie w takiej samej sytuacji, trzeba pomóc obu. So here's the thing. I'm looking at some of the country's finest thugs, and of course, young Mozart in a go-kart over there. Oh.
People love great bank robber stories. So let's give them something bold and brazen as to talk about over their lattes. What's he listening to? Sure. Let me see. Tequila! Bananas, dog. Tequila. Well, aren't you the lucky one? That's right. You tell him, babe. That's some Oscar shit right there. Damn right. I'm sorry, ma'am. What the? What the? Gdzie położyć poszkodowanego? Nie wiem, na dziś tu obojętne. Tu, no wiesz o co mi chodzi, łóżko szpitalne. Tak, położę go tutaj na łóżeczku. O, bliźniaki. Co tam kuzyni? Tam. No co, dawno was nie widziałem. No trochę, no. A ciebie, to ciebie. Dobra, tego dawno nie widziałem. No. Dawno cię nie widziałem, James. Dobra, chodźcie na chwilę, chodźcie.
Właśnie, halo. Wyjebać ci? Do mnie mówisz? Wąsem. Jakiś problem masz? Mam. Pamiętaj, że jesteśmy w szpitalu. No to kurwa. No może tobie zaraz się przydać, a ją. O, chłopak się wyje. Masz jakiś kastet? Coś? Czekaj. Ty, ale to ty przychodzisz, masz jakiś problem. Ja nie udaję kozaka, stoję tutaj kurwa ze znajomym i czekam na znajomego. A czemu ja mam wypierdalać na zewnątrz? Bo co? No właśnie nie widzę, żebyś był lekarzem. Sytuacja się skomplikuje.
świetny stream.